Czy spowiedź w czasie mszy ogólna jest jednakowa, czy pojedyncza jak na ucho? Niewątpliwie każda msza święta zaczyna się tym, co się nazywa spowiedzią powszechną. Każdy z nas, uczestnik Eucharystii, by móc uczestniczyć w pełni w owocach bezkrwawej ofiary Jezusa Chrystusa, wyznaje swoją słabość, wyznaje swoją grzeszność. Co więcej, prosi, by ten, który jest obok nas, nasz brat, nasza siostra, wspólnie modlili się za nas do Ojca pełnego miłosierdzia. Niemniej jednak ta modlitwa, ta spowiedź otwierająca niejako Eucharystię nie zastąpi spowiedzi świętej, która jest częścią sakramentu pojednania i pokuty. Mówię tutaj częścią w sensie samego wyznania grzechów w konfesjonale. Bo to jest specjalnie ustanowiony inny sakrament przez Chrystusa, dzięki któremu człowiek, zwłaszcza ten, który miał nieszczęście popełnić grzech ciężki, może właśnie w tym sakramencie i poprzez ten sakrament odzyskać godność Bożego dziecka. To, co teologicznie nazywa się tradycyjnie łaską uświęcającą. I nic tej spowiedzi tak rozumianej nie zastąpi, nawet ta modlitwa na początku mszy świętej. Takie jest nauczanie Kościoła, bardzo wyraźnie podkreślane, zwłaszcza w licznych dokumentach składających się na nauczanie pontyfikatu Jana Pawła II.